Piąte krakowskie spotkania podróżników. Maciej Tarasin, wróciłeś niedawno z wyprawy do Kolumbii. Cel był bardzo ambitny i taki, nie wiem jak to powiedzieć, romantyczny trochę, bo rejon, w którym zamierzaliście i spływaliście, to jest taka trochę ziemia przeklęta. Jaki był pomysł na tą wyprawę? Skąd się wziął? To znaczy ziemia przeklęta może nie do końca, dlatego że zostało to w telewizji, w mediach pokazane jako bastion Farku. Rzeczywiście był to bastion Farku w latach 80., kiedy siły kolumbijskie i wspólnie z amerykańską agencją DIA zlikwidowały tam potężne laboratoria narkotykowe. Natomiast w tej chwili sytuacja w Kolumbii się nieco zmieniła i koncentracja tych partyzantów na tych terenach jest zdecydowanie mniejsza. Oni są nad rzeką Putumayo, na granicy z Wenezuelą i na granicy z Ekwadorem. Natomiast w centralnej, czy tam w tym miejscu, w którym myśmy płynęli, przez 3 tygodnie jakby nie było, nie napotkaliśmy na żadne nawet ślady obecności ludzkiej. Cel, jeśli chodzi o celem było spłynięcie, poznanie terenów leżących nad rzeką Jari, udokumentowanie tego przede wszystkim. Czyli taki cel jak w zeszłym roku, jak 2 lata temu, jak 3 lata temu, kiedy spływałem Altamachi, czy Tui, czy Omo, czy Nahani. Zawsze to jest podobny cel. Dokumentacja terenów, do których trudno dotrzeć, które są dzikie, interesujące. Właśnie, bo ty masz ogromne doświadczenie w spływaniu rzek, to co wymieniłeś, w takich trudno dostępnych terenach i zawsze się udawało do tej pory. Co tym razem poszło nie tak, jeśli poszło nie tak? Było na pewno kilka elementów, które składają się na można powiedzieć, niepowodzenie tej wyprawy, bo dla mnie wyprawa, gdzie ja nie spływam od punktu, w którym sobie założyłem spłynięcie, do punktu, w którym sobie założyłem koniec, nie jest udaną wyprawą i na pewno to zawsze boli, tym bardziej, że zawsze wcześniej się udawało. Tutaj mieliśmy do czynienia z sekwencją trudnych szypotów w kanionie El Tiburon, który był dość niebezpiecznym kanionem. Tam podczas linowania łódź zerwała się z tych linii i popłynęła w dół kanionu. Ja pobiegłem za tą łodzią i próbowałem ratować tą łódź, ponieważ wiedziałem, że albo się wydostaniemy stamtąd na tej łodzi, albo wojskowymi helikopterami. I okazało się, że w 3 dniach udało mi się odnaleźć tą łódź. Nie miałem kontaktu z partnerem, ani też możliwości powrotu do niego ze względu na urazy, których się nabawiłem podczas jakby pokonywania najpierw kanionu, a później zbocza porośniętego lasem deszczowym i postanowiłem popłynąć w dół sam, żeby w wiosce, która była oddalona o jakieś 100 km szukać ratunku. To było około 6 dni płynięcia. Miałem przy sobie tylko 2 puszki z mielonką, więc sytuacja bardzo trudna, tym bardziej, że po drodze jeszcze czekał mnie kanion Gamitana. I w międzyczasie mój partner Tomek, który został w kanionie, powiadomił o całej sytuacji koleżankę, która była naszym kontaktem, z góry założonym kontaktem, że w razie jakiejkolwiek trudnej sytuacji ona, mając opracowany network całych kontaktów w Kolumbii, będzie mogła się z nimi komunikować. Tak więc Tomek zadzwonił do Anity, a ja już płynąłem w kierunku wioski Araracuara. No ale nie przypłynąłem dużo, niecałe 20 km, kiedy nad głową zobaczyłem nadlatujące helikoptery Black Hawk 2 i 1 samolot zwiadowczy. No i później już było jak wszyscy w telewizji widzieli, że... Znaczy nie widzieli wszystkiego może, bo ten śmigłowiec zszedł w dół. Kiedy był kilkadziesiąt metrów nad moją łodzią, to siła podmuchu była tak potężna, że moją łódź po prostu razem ze mną wyrzuciło do góry i znalazłem się w wodzie. Po czym zacząłem płynąć w kierunku ratownika, który w międzyczasie już zaczął schodzić. No i jeśli chodzi o profesjonalizm i tych Kolumbijczyków, tych żołnierzy, z którym się spotykałem na każdym kroku. To nie tylko mówię o akcji ratowniczej, ale nawet kiedy staraliśmy się dotrzeć nad rzekę, byliśmy wielokrotnie zatrzymywani przez siły wojskowe kolumbijskie i za każdym razem było z ich strony jakiekolwiek kontrole, jakiekolwiek rozmowy były prowadzone z niezwykłą uprzejmością. Natomiast w akcji na Diarii oni pokazali fachowość, profesjonalizm i też taką życzliwość niesamowitą, bo kiedy ja zostałem wciągnięty na górę tego helikoptera, to oni wszyscy przebijali mi piątki i obejmowali mnie po prostu jakbym był jednym z nich i to było coś pięknego. A w samym momencie, kiedy się ten helikopter pojawił i pewnie już wiedziałeś, że to jest no, ratunek, to jakie miałeś odczucia? Ucieszyłeś się czy trochę też nie, że nie będzie ci dane spłynąć jednak do końca i samemu sobie spróbować poradzić? Ucieszyłem się. Ucieszyłem się dlatego, że człowiek, który znajduje się nagle, jakby wbrew swojej woli sam, w tak niebezpiecznym środowisku, zaczynam myśleć o różnych scenariuszach, tak? I ja miałem całą sekwencję takich zdarzeń, przygód w przeciągu tych 3 dni od utraty łodzi, które za każdym razem były dla mnie rozwiązaniem pozytywnym, czyli to, że przepłynąłem kanion i zszedłem z tego kanionu z lekkimi tylko urazami, nic mi się nie stało. To, że później znalazłem łódź i do tej łodzi były ciągle przywiązane wiosła, mimo że część ekwipunku została utracona na zawsze. I wreszcie to, że pojawiły się te helikoptery, dla mnie się to składało w jakby taki ciąg zdarzeń, który świadczył o tym, że ktoś nade mną czuwa i dlatego to była radość. To nie byłem zły, że nie mogę skończyć spływu. Nie. Jakieś macie dalsze, zamierzacie jeszcze raz to podjąć tam wyzwanie na tej Jari? Na pewno nie, dlatego że informacje, jakie mieliśmy od wojskowych, którzy nas uratowali, którzy z nami rozmawiali w Araracuarze, wyraźnie dowodziły, że to są tereny zbyt niebezpieczne, żeby podejmować tam tego typu przedsięwzięcia. I jakby mimo tego, że myśmy tą świadomość mieli wcześniej, to jednak być może to jest tak, że jeżeli się robi jedną trudną wyprawę i się udaje, i później się robi kolejną trudną wyprawę i znowu się udaje, a później trzecią i następną i za każdym razem się udaje, to człowiek zaczyna wierzyć w to, że zawsze się uda. Ale to tak nie jest. To trzeba mieć świadomość tego, że nie zawsze się uda. Bo ten teren na tyle trudno dostępny był, z tego co tam czytałem w twoich relacjach, że tam mieliście problem z tym, żeby kogokolwiek tam na miejscu znaleźć, kto by był wam w stanie jakiegoś przewodnika tam na miejscu. Z tym się wiąże przezabawna historia, bo przewodnik, którego pozyskaliśmy w Cartagena del Chaira, okazał się no takim drobnym pijaczkiem po prostu i odrobinę oszustem, bo rzeczy, które nam opowiadał o rzece, o tym, co tam będzie, bo w końcu się go pozbyliśmy, zanim jeszcze zaczęliśmy płynąć, nie miały pokrycia z rzeczywistością, więc na terenach, gdzie łatwo o przewodnika, na przykład w Leticji czy w innych tego typu miejscach, nie ma z tym problemu. Natomiast tam nie istnieje coś takiego jak turystyka, czy nawet organizacja wypraw. Tam to są tereny objęte wojną domową, co powoduje, że skala trudności jest jeszcze trudniejsza niż na innych rzekach w Ameryce Południowej. Tak? To, że w Boliwii są kokaleiros, to jest nic w porównaniu z obecnością partyzantów w Kolumbii, ponieważ jeżeli wojsko twierdzi, że na Diarii są partyzanci, to ja nie mam powodów im nie wierzyć, mimo że płynąc 20 dni nie spotkałem partyzantów. To może tylko oznaczać, że mieliśmy duże szczęście. Tak? W takim razie jakie plany na najbliższy rok? Bo to tak mniej więcej co roku jakąś tam ambitną wyprawę podejmujesz? W roku obiecałem już kilku osobom, że ilość wody będzie ograniczona do małego basenu, ewentualnie jakiegoś brodziku hotelowego i nie pcham się na białą wodę ani na żadną wodę. Trzeba się odbudować finansowo po tym wszystkim. Straciłem cały ekwipunek, więc muszę to odbudować. A w 2013 zrobię coś, może nie chcę, żeby to było tak spektakularne, żeby pokazywały to wszystkie telewizje na świecie, ale chciałbym, żeby ten poziom taki eksploratorski à la Altamachi, powiedzmy, został zachowany. A jeszcze na koniec, jak właśnie mówisz o tym, że to pokazywały telewizje, to wasze tam uratowanie. Jaki był odbiór tam na miejscu, oprócz tego, o którym mówiłeś, tego życzliwego, bardzo serdecznego żołnierzy? Jaki był tam na miejscu w Kolumbii? Ludzie, nie wiem, poznawali was na ulicy, czy jak komentowali całe to przedsięwzięcie? Ja powiem w swoim imieniu, że ja tak naprawdę byłem poza tym wszystkim, dlatego że akcja ratunkowa miała miejsce w niedzielę, a ja już miałem zmieniony bilet na poniedziałek. Ja miałem wylatywać z Kolumbii 11 listopada, bilet miałem przełożony na 14, więc jakby dzień po akcji ja już byłem w samolocie i ja jakby tego odbioru nie wychwyciłem. Natomiast z relacji Tomka wiem, że był wręcz zapraszany do domów zwykłych Kolumbijczyków, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, co się zdarzyło. I były też oczywiście relacje negatywne, typu po co się tam pchali, tak? Ale to, tak jak mówię, wyprawa była kontrowersyjna i to nie celowo i nie na pokaz, bo ci, którzy znają moje wyprawy, to wiedzą, że to nie jest robione na pokaz, tylko robione z prawdziwej pasji. A to, że weszliśmy na trudny teren, jest faktem i należy to przemyśleć, czy rzeczywiście nie została przekroczona jakaś granica zdrowego rozsądku, granica ryzyka, która nie powinna była zostać przekroczona.